Krystyna Prońko z nami. Bardzo się cieszę, że przyjęła pani nasze zaproszenie. No i cieszę się z tej płyty tygodnia, bo w końcu słuchamy jej częściej. To nie jest tak, że ta płyta wyszła znienacka, bo powstawała przez 2 lata? Nawet trochę dłużej, bo sekcje były nagrane, sekcja rytmiczna była nagrana trochę wcześniej, a potem po kolei tam były dokładane te elementy, które są niezbędne do płyty, żeby powstała. I zakończyłam to w tym roku, produkcję tej płyty. No mastering się odbył parę dni pod koniec maja w każdym razie. No, mastering był pod koniec maja, więc akurat tego do 23 czerwca zdążyłam wyprodukować wszystko. Dużo tu się dzieje, 16 piosenek, duety są też, wersje nowe piosenek, takie, że prawie ich nie rozpoznajemy, ale też i nowe piosenki. Dobrze, że nie rozpoznajecie, bo brzmią jak nowe. No właśnie, na przykład Opadają mi ręce, już słuchaliśmy częściej tego utworu, także i specjalne okazje. Pani Krystyno, to są dekady lat na scenie, bo przy okazji świętuje pani swoje 50-lecie. Gratuluję. To są absolutnie cudowne dekady kreatywności, ponadczasowe hity i ciągłe zmiany. Tak naprawdę to jest 50 lat koncertów, bo to koncerty są najważniejsze i spotkania z żywą publicznością, a nie jakieś tam inne rzeczy, bo to jest istota pracy artysty. Jak jest publiczność, to jest artysta. Nie ma publiczności, nie ma artysty. To jest bardzo prosta W dzisiejszych zasada. Czasach, tych pandemicznych, to wszystko jest na głowie w takim razie. No ale publiczność... Na głowie, w internecie może tak. No ale właśnie, ciągłe zmiany towarzyszą pani tym wszystkim dekadom. Chyba też czy z tego powodu pojawia się motyw wody na płycie, bo on jest bardzo ładnie rozbudowany tutaj. Wizualnie przynajmniej. Mówi pani o okładce? Tak, i o wnętrzu też. Jak mi pani plastyczka pokazała pierwsze projekty, to tam były 2 chyba, czy nawet 3, no to tak mi to wpadło w oko i tak zostało, ale to uznałam, że to najbardziej pasuje do tego repertuaru, jako że ona jeszcze nie miała pełnego oglądu sytuacji. I tak zostało, ale to... Woda kojarzy się, upływ wody kojarzy się z upływem czasu, czy jakiś tam element wspólny jest, ale to intuicyjnie zostało, że tak powiem, połączone, a nie jakimiś ideami, wymysłami, czymś tam jeszcze. Czy którąś z tych dekad byłaby pani uznać za najbardziej szaloną albo najbardziej kreatywną dla polskiej muzyki? No myślę sobie, że lata 70. w ogóle były bardzo kreatywne wtedy, kiedy ja zaczynałam. Dla muzyki w ogóle? Dla muzyki w ogóle, tak. I wiele z tych piosenek, które wtedy zaśpiewałam, przetrwało do dzisiaj. Na przykład Niech moje serce kojarzy ciebie do snu. Ja to śpiewam na koncertach. Papierowe ptaki. Deszcz wcisnej. Oczywiście. To są lata 77 tam chyba rok. I to wszystko ludzie pamiętają do dzisiaj. Jest wykorzystywane na przykład też wcisnę w serialu takim o drwalach w Bieszczadach. Także to one trwają, te piosenki. No, już później to się jakoś... To zresztą jest naturalna kolej rzeczy. Później już trochę... To jest cały czas falowanie, opadanie i wznoszenie. I być może dlatego ta okładka jest taka, jaka jest. Bardzo mi się podoba motyw tych kręgów, no bo właśnie to jest tak jak z piosenką po prostu, falowanie, powraca. Wrzuca się kamyczek do wody i się coś tam dzieje, później spada, później znowu się podnosi i to tak całe te 50 lat. Tutaj też są fantastyczne nazwiska na płycie. Zaprosiła pani Sławka Wierzcholskiego też, między innymi pojawia się Janusz Szrom, tak? Pojawia się oczywiście. Warto wspomnieć... Janusza, my się dobrze znamy i współpracujemy na warsztatach w Chodzierze, o których wspomniałam chyba. Śpiewamy razem na różnych koncertach i pomyślałam sobie, że no potrzebuję chórku, no więc pierwszą osobą, o której pomyślałam, właśnie Janusz, on się trochę zdziwił, ale przyjął zaproszenie i w ten sposób zaprosiłam jeszcze 2 osoby, Michała Kaczmarka i Małgosię Janek, i powstały te chórki. Ja też brałam udział w tych chórkach, ale mnie tam prosiłam, żeby mnie realizator wycofał, żeby nie było mojego głosu, gdzieś tam w tle jest, ale nie wybija się na pierwszy plan. Ponieważ strasznie nie lubię, jak śpiewam wszystko.
i jest w chórku mój głos, i jest ten wiodący wokal, i to mnie trochę drażni, więc tak to w tej chwili mnie nie drażni. Koledzy ale... zaśpiewają. Z dużą przyjemnością przyjmuję to, że wielu autorką, wielu utworów jest pani tutaj autorką. Mówię o napisaniu muzyki, bo teksty piszą inni dla pani, między innymi nawet Andrzej Mogielnicki. To są akurat Andrzej Mogielnicki, to te specjalne okazje to napisał w latach 80. Tak. To jest zresztą w oryginale ta piosenka jest funkowa, to nie jest taki walc jak tutaj na tej płycie. Tak, ona też się zmieniła. Ona się najbardziej zmieniła, jeśli chodzi o nowe opracowania. Natomiast, no faktycznie, to tam akurat na płytę, specjalnie na tę płytę powstała piosenka pod tytułem Wobec z Przemkiem Ramieniakiem napisana, bo Przemek nosił się z jakimś pomysłem, nosił się i w końcu mówi, no i nie wiem co dalej, więc ja mówię, no to daj mi to ja teraz to dokończę. I tak się, i faktycznie któregoś dnia przyszłam i powiedziałam, wrzasnęłam mu do ucha, mam, zaśpiewałam i w ten sposób powstała ta piosenka, która jest chyba przed duetami bezpośrednio. Tak, numer 12 na płycie. Naprawdę 16 piosenek robi wrażenie. Przemek Ramieniak, o którym pani wspomniała, z którym gracie. Też to nie jest pierwsza płyta, którą tak, razem... To jest z którym najwięcej w tej chwili pracuję i najwięcej mam koncertów. Zresztą w duecie również. I jeszcze jedno nazwisko, Wojtek Gogolewski. A to kolega ze studiów, który... Ojej, trudno by mi było skończyć tę płytę, gdyby nie Wojtek, bo miałam taki moment krytyczny i stanęłam po prostu z całą tą produkcją. Ktoś mi musiał pomóc i Wojtek to zrobił. Bardzo dziękuję. A pozdrawiamy przy okazji. Odbieram panią jako taką absolutnie niezmąconą niczym siłę. Nawet te czasy pandemii pani nie zatrzymały, z tego co wiem, zawsze były jakieś obowiązki. Teraz też chyba złapałam panią gdzieś tam pomiędzy. Wczoraj, kiedy rozmawiałyśmy, to akurat pakowała pani rzeczy do samochodu. Ciągły ruch. Wczoraj jeszcze byłam nad jeziorem i przedwczoraj. Weekend spędziłam nad jeziorem tam na ziemi lubuskiej, a konkretnie w Lubniewicach, ale no to musiałam pojechać do Gorzowa, bo ja jestem honorowym obywatelem miasta Gorzowa i były urodziny miasta. Prezydent miasta mnie zaprosił i było bardzo miło. A jakie szanse są na spotkanie w Lublinie? Przecież Lublin nie jest pani obce od 20 lat co najmniej. Ja w Lublinie na uniwersytecie 10 lat, dokładnie 10 lat. Wie pani, no zobaczymy, poczekamy. No, nic się nie dzieje takiego, żeby były jakieś przeciwwskazania, ale zobaczymy. Ja się po prostu nie narzucam ze swoją obecnością. Gdzie przychodzą zaproszenia, to je przyjmuję. Bardzo dobre podejście. W 2017 odbył się koncert, właściwie taki benefis z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia. I on też miał ten tytuł, prawda? Specjalne okazje. Czy to był jakiś początek tej płyty? Nie. To były moje 70. urodziny. To była specjalna okazja. No był taki plan, żeby ten koncert nagrać i zrobić z niego płyty z Nasprem. Ale ponieważ ja się rozchorowałam, bo trafiłam na smog na Śląsku, bo to była zima, dostałam takich nieprzyjemnych dolegliwości, że uznałam, że to raczej się nie nadaje na produkcję płyty. Zresztą w ogóle było jakoś tak nieprzyjemnie, bo smog nam zakłócił całą tę sytuację, ale tam było gęsto po prostu wtedy. Uwaga, dla potomnych smog istnieje, nie można tego lekceważyć. Tak, smog istnieje i dwa dni wcześniej zaśpiewałam koncert w Tychach w kościele, było wszystko w porządku, a dwa dni potem już niestety wokal był, odmówił posłuszeństwa takiego, jakiej bym sobie życzyła, no i trzeba było coś wybrać. No, koncert oczywiście się odbył, bo śpiewać się da, ale na nagraniu to już takie rzeczy raczej nie powinny się znaleźć. Gdybyś miał wrócić do specjalnych okazji, to czym one są dla pani dzisiaj? Ja troszeczkę sobie z tego żartuję, bo tak szukając tytułów po prostu wpadłam na to, że to jest te specjalne okazje, to jest po prostu zwyczajnie niezły tytuł, ale specjalnie się tym nie przejmuję, tymi specjalnymi okazjami. Robię swoje po prostu. Kiedyś mi to nie sprawiało takiej przyjemności jak teraz. A teraz mi sprawia dużo przyjemności i to być może dlatego. A trzy piosenki, bo zostały nam trzy piosenki, środa, czwartek, piątek, jeśli chodzi o naszą płytę tygodnia. Gdyby miała pani dla nas wybrać trzy piosenki jeszcze z tej płyty, to których koniecznie musimy posłuchać?
Koniecznie? Tak. Koniecznie? Graliśmy już Opadają mi ręce, słuchaliśmy już Lubię. Jest 16, nie zagramy wszystkich, ale możemy wybrać 5, więc zostały nam jeszcze 3 i chciałabym, żeby to był pani autorski wybór. Tak. To na pewno wspomnienia są jak film i wobec. I jeszcze może prośbę powszednią, bo to ta akurat wspomnienia są jak film. To jest nowa piosenka, wobec to jest też nowa piosenka, a prośba powszednia to jest taka piosenka, o jeszcze jest zdążę, ojej, szkoda, że tylko te trzy. Nie, ja obiecuję, że będziemy grać płytę znacznie częściej, ale chodzi nam właśnie o ten a cykl. To jest piosenka Dążenie, to kolega Furmanek z niedalekiego Biłgoraja Niedalekiego. Wymyślił, ja ośpiewam na tej płycie. Świetny jest Blues dla Andrzeja. To jest taka piosenka, którą skomponował Wiesiek Wilczkiewicz do słów Adama Kawy. A Adam Kawa to był człowiek, który pisał dla Dżambli teksty. No wiadomo, dla którego Andrzeja w takim razie. Tak, wiadomo, bo to jest w tekście to słychać, o co chodzi. I cały sens piosenki jest zawarty w tym tekście. Natomiast no, piosenka jest dla Andrzeja Zauchy. Chciałabym zapytać panią, to jest oczywiście wiedza, której pani uczyła też tutaj studentów w Lublinie, ale którą w ogóle przekazuje pani na warsztatach, o sekret pani frazy. To jest, no myślę, że to już jest klasyka sama w sobie. Ja nad tym nie zastanawiam, po prostu powiem. A z kompozycjami też tak jest? No, jak mam czas, bo komponowanie wymaga jednak czasu i jakiegoś zastanowienia się przynajmniej przez chwilę. Bo szybciej mi idzie opracowywanie utworów niż komponowanie. Ale wszystko wymaga czasu i pewnego rodzaju skupienia. Dość, wymaga czasu. No, to jest najlepsze. Nie potrafię niczego zrobić bardzo szybko w sensie artystycznym. To musi być przetrawione, nawet nie przemyślane, bardziej intuicyjne, ale przetrawione, przełożone przez moją mózgownicę i ocenione przeze mnie samą w końcu. A jest pani surowym krytykiem dla siebie? A jest pani dla siebie surowym krytykiem? Tak, raz bardzo. Gdzie będziemy mogli panią zobaczyć teraz? Jest plan, że będą warsztaty w Chodzieży, one się odbędą w amfiteatrze, więc to tak, będzie bezpieczna sytuacja. Od 20 chyba, tak, 20 albo 21 się zaczynają. Będzie Kraków. Kończą się, najpierw powiem o warsztatach, kończą się na początku sierpnia, a 20 chyba 5 sierpnia jest koncert jubileuszowy warsztatów. Warsztatów, bo warsztaty w tym roku mają 50 lat i są to chyba najstarsze, o ile wiem, warsztaty w Europie, to na pewno. A też specjalna okazja. To jest bardzo specjalna okazja. Ja nie brałam udziału w pierwszych warsztatach, ale brali udział w tych pierwszych warsztatach moi obydwaj bracia, Piotrek i Wojtek. I Piotrek będzie na tych warsztatach, Wojtek już nie żyje, a Piotrek będzie i to są chyba najlepsze warsztaty, w których miałam okazję brać udział. A poza tym, jeśli chodzi o... Tam będzie koncert, tam zresztą codziennie są koncerty podczas warsztatów. Natomiast pierwszy koncert taki po dłuższej tej przerwie zagram 18 teraz lipca w Krakowie. Po czym tam znowu po warsztatach w sierpniu. No i tak już się to powolutku będzie dla mnie otwierało. A we wrześniu następne warsztaty, tym razem w moim rodzinnym mieście w Gorzowie Wielkopolskim. I tam będą warsztaty wyłącznie wokalne, bo te warsztaty w Chodzieży to są warsztaty instrumentalno-wokalne. Tam są właściwie wszystkie instrumenty i składa się z tych instrumentalistów, którzy przyjadą. Składa się big band, który po prostu gra też swój krótki koncert podczas warsztatów. Często słyszę od wykładowców z warsztatów, że oni też się czegoś uczą od młodzieży, że oni też dostają... Wszystko się zmienia. My jesteśmy w ciągłym ruchu, wbrew pozorom. Nawet jeśli siedzimy w miejscu, to świat się zmienia, jakby niezależnie od nas. Chcemy, ale czy nie? Nie chcemy, czy chcemy, czy nie, tak. Tylko kwestia tego, jak my się do tego przystosujemy i tyle. Ma pani jakiś swój sposób na podążanie za tą zmianą? Podążanie? Intuicyjnie to robię, nie mam wyjścia.
No tak, chyba zostanie w miejscu, to byłoby zbyt duże ryzyko, zwłaszcza w muzyce. Ja myślę, że to raczej główkowanie tutaj niewiele da, to trzeba się poddać. Aha, czyli wracamy do motywu wody, po prostu iść z angielskie słowo flow, a polskie prąd chyba, jeśli chodzi o prąd wody akurat w tym przypadku. Chciałabym jeszcze... Prąd też, co jest trudniejsze. A to się też pani zdarzało, oczywiście. Czas jestem, ja nie jestem w głównym nurcie. Zgadza się. A to też jest ciekawe, bo gdybyśmy miały rozmawiać o tych nurtach i właśnie jeszcze cały czas wodzie, no to wspomniała pani o dobrym popie i tego też pani przecież nie unika w swojej twórczości. To nigdy nie było takiej jednej... Ja chciałabym, żeby był jak żeby to, tego rodzaju produkcje były jak najlepsze, bo one są fajne po prostu. Tak, bo nawet było kiedyś przecież zaproszenie od raperów, które pani przyjęła i świetnie to wszystko... Ja z nimi współpracuję. No, o właśnie. Z nimi współpracuję. Nawiasem mówiąc, do piosenki Wobec napisał tekst Piotr Schmidt, czyli ten typ MES. To jest też współpraca z raperami. Ten typ. To ładny tekst. Bardzo mi się ten tekst podoba. Ma pani w ogóle czas na słuchanie muzyki teraz? Innej? Nie poza tworzeniem? Nie, jak produkuję płytę, to nie. Jak produkuję płytę, to nie. Muszę. Pewnie to. Ta kolejność, która jest na płycie, wymagała ode mnie. To było bardzo wymagające zadanie, to zrobienie tej kolejności na płycie. Ponieważ to jest czwarta, albo nawet piąta z kolei wersja tych moich układów. Ja tego wszystkiego musiałam wysłuchać, jak to się łączy, więc w końcu zostało to, co jest w tej chwili. W takiej kolejności ta płyta ułożona. Ale największy problem miałam z płytą sprzed lat, która się nazywa Poranne łzy i inne tęsknoty. Nie potrafiłam ułożyć tej kolejności. I w końcu poznany jakiś przez kolegę pan stwierdził, to ja to zrobię. No i zrobił. I jest wymieniony na okładce z imienia i nazwiska, że on ułożył tę kolejność tych piosenek. Rozwiązał problem. Tak, rozwiązał problem, a ja nie potrafiłam tego zrobić. Za bardzo miałam jakiś taki bliski kontakt z tymi piosenkami, a to jest człowiek, który po prostu lubi, jak ja śpiewam. I tak zostało. Bardzo panu dziękuję za taką sytuację. Jest dużo dobrego popu, są też taneczne klimaty, są bluesowe i jest trochę jazzu. A czy będą improwizacje na koncertach w związku z tą płytą? Ale to zależy od koncertu, bo przecież ja mam w ofercie swojej i koncert taki rozrywkowy, czy popowy nazwijmy to, i koncerty jazzowe, bo gram w różnych składach. Czyli mogę się spodziewać na przykład na Kraków Jazz, że tam zależy, się tam wydarzy? Będziemy, tak, bo będziemy tylko w duecie z Przemkiem Ramieniakiem. I po prostu wszystkie te bardziej rozbudowane, harmoniczne, nawet nie harmoniczne, tylko chodzi o klimat, o stylistykę utworów, mogą niektóre nie zabrzmieć, więc tak będę dobierać ten program, żeby z fortepianem było, można osiągnąć jakieś fajne brzmienie. No, to jest tylko duet, to jest bardzo trudna forma. Stały dialog, zgadza się, bardzo uważne słuchanie. A największy zespół, z jakim teraz pani koncertuje? Bywają orkiestry symfoniczne. A właśnie, przecież Narodowa Orkiestra Polskiego Radia. No tak, tam się też dzieje. Symfoniczne. Dość dużo z big bandami pracuję, bo ja mam całe te programy, które gram w takich przypadkach, no to mam po prostu partytury, nuty, wszystko jest. Mogę grać w dowolnych ilościach. I na dodatek aktualnie, bo zapobiegliwie wcześniej poprosiłam kolegów, żeby mi zaaranżowali piosenki również nowe, które są na tej płycie, na tej ostatniej płycie, więc one są w partyturach na duże składy. To byłoby bardzo ciekawe usłyszeć, tego naprawdę pani życzę. Inaczej na pewno zabrzmią, bo to tak. Wielkie akordy wykonawcze, ale to bardzo fajne, już były grane, także ja wiem już. Specjalne okazje są, mają 2 tygodnie, u nas to jest płyta tygodnia, słuchamy jej częściej, ale oczywiście nie odłożymy jej potem na półkę i nie zapomnimy, tylko będziemy wracać. Wybrała nam pani piosenki, to mnie bardzo cieszy. Do wyboru, o który pani mnie poprosiła, to proszę zrobić to samo. Ja nie wiem. Mnie się tylko chciałabym, żeby Wobec było. Będzie. Zagrać. Oczywiście. To jest tak naprawdę trzecia piosenka od końca, bo później są 2 duety. A jeszcze dalej po tych duetach są skróty po prostu, tak. Bo niektóre z piosenek wyszły nam bardzo długie, no i trzeba było je do jakichś ram takich przyzwoitych, w takich ramach przyzwoitych czasowych umieścić. I
No, ale generalnie biorąc, jest bardzo dużo bardzo długich numerów na tej płycie. Jest bardzo ciekawie, polecamy. Lubię specjalne okazje, no i 50-lecie pracy koncertowej, artystycznej. Ach. O, już. No. Ja. Nie wracamy do tematu. Gratuluję po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.